Napiszcie mi, czy działa i tak dalej. Bo ten wrócił przyjaciel, tylko nie, żeby nie było jak na ostatnim streamie, że za chwilę przestanie działać. Ale beznadziejny ten nowy głos, stary ze szumem lepszy. No dzisiaj poszedłem do typka, w sensie wczoraj zadzwoniłem, tak, i mówię mu przez telefon, że mikrofon nie działa. Oczywiście, czat, możecie na to wpaść sami, ale wam podpowiem. Nie powiedziałem mu, że działał ten mikrofon przez chwilę, bo jeszcze by mi powiedział, że mam zapłacić, bo zepsułem. Powiedziałem, że w ogóle nie działa. I wiecie co? To łyknął, nie? Także no, taki głosik mamy, chłopięcy prawdziwy. Wcześniej lepiej. No ja wiem, że jak szumiało, patrzcie. Wcześniej było mniej więcej tak, zobacz. To tam. Prawie jak stare mikro, he? A właśnie, jeszcze przetestujmy, bo powiem tak, Liga Legend rządzi się swoimi prawami i wiecie, że czasem można wydrzeć mordę grając. I wiecie, że czasem można. Kurde, jakoś dziwnie. Dobrze to wygląda? Wygląda jakbym miał taką małą główkę na kamerce. Głowa mi zmalała? Dobra, tak jak mówię, Liga Legend rządzi się swoimi prawami i można czasem krzyknąć, także poczekajcie. Dobra, krzyknę tylko dupa raz, tak dla testu. No ale nie rób na mnie oczu, Ketsi. Po prostu testuję, czy mikrofon nie będzie tak głośny, jak będę krzyczał. Chyba, że będę go zakrywał rękoma. Dobra, nie będę się darł. Robimy niespodziankę. Po prostu się wydry nagle i będziecie wtedy pisać, przecież to gówno. Reklama! Zostaw ocenę pod filmem, suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i wbiję jeszcze na live, które robię na Twitchu. No i gitara się ma elo. Patrzcie, taka wisienka tu jest. Ta wisienka przypomina mi zawsze was, czat. Bo wy jesteście taką wisienką na torcie tego streama. Dziękuję, że tu jesteście. Wasze zdrowie. Pyszne. Jak wy. Zeruj? No trochę tego jest, patrz, tyle. Ale dobra, dla was czat. Zeruję wisienkę. Jak to się mówi, nie w tą dziurkę wpadło. Znaczy ja bym zagrał Rengarem z nowymi itemami, bo jeszcze nie grałem. On naprawił mikrofon, w sensie ja byłem w takim serwisie, nie? Źle go naprawili za pierwszym razem. Myślałem, że będę musiał coś dopłacić. Ale nawet się nie spytałem gościa, czy muszę coś dopłacić. Tylko wbiłem do tego serwisu i gościu się mnie pyta, czy ja po ten mikrofon, bo już tam byłem kilka razy, to mnie już kojarzył. I dał mi ten mikrofon do ręki. Ja powiedziałem dziękuję, do widzenia i od razu wyszedłem. Nawet się go nie spytałem, czy muszę coś dopłacić, bo jeszcze by powiedział, no jak pan chce, jak już pan powiedział, to tutaj w sumie roboty trochę było, nie? No nie pogramy na PBE, to na PBE sobie wejdziemy za jakieś 2 godziny, ale niech się spaczuje. Dawaj Eunę, dobra, powiem tak, zagrajmy jedną gierkę, potem zobaczymy, czy już działa PBE. Jeżeli będzie działało już PBE, to pójdziemy na PBE. Jeżeli PBE dalej nie będzie działało, to... Aha, o 21 wyłączyli ten serwer, czyli może wywrócić za godzinę i pograć na tym PBE, tym pykę i tak dalej. Wiesz, że byłeś cenzurą u Ksajo na odcinku? No ja jestem popularny u niego już na filmach z tego co widzę i słyszę, także powiem wam tak, bo nie wszyscy chyba rozumieją. Myślicie, tak mi się wydaje, ci co przychodzą co jakiś czas, że... No nie wiem. Dziwi mnie trochę, że widzowie Marcina piszą mi rzeczy takie, jakby mi się coś miało od tego stać, ale pierwsze... Dziwne, że muszę wam to mówić, ale... No wiecie, Marcin Majkut śmieje się chyba z każdego streamera, także... Ja tam też lubię się pośmiać z innych, także trochę byłbym hipokrytą, jakbym... denerwował się, że ktoś ze mnie się śmieje, także ja nic do tego nie mam, czy się ze mnie śmieje Kubo, Narkwel, czy Netrodal. Po drugie, zabawne jest to, jedyna w sumie taka rzecz, której chyba nie widzą wszyscy. W sumie ja mam 400 osób na streamie, a Marcin śmieje się ze mnie. Jednocześnie z Izaka, który ma po 10k, jest top 1 w Polsce, także zabawna rzecz. W sumie, że zaliczam się do grona osób, z których on sobie robi jaja. To można powiedzieć, że wiesz.
Zaszedłem wysoko na tym Twitchu. Tak naprawdę streamując tu krótko. Więc ja się cieszę. To zabawne jest. Nie, mnie to śmieszy osobiście. A wątpię, że robi to, żeby kogokolwiek obrazić. Bardziej po prostu dla śmiechu, ale to myślałem, że widzowie Marcina jednak wiedzą, że to jest ironia ogólnie, co się dzieje u niego na streamie. Dobra, zróbmy tak. Zagrajmy sobie normala z widzami. Tylko jak myślę, kim zagrać, to może ustalmy szybko, kim. Nie wiem, zawsze mnie śmieszy to, panowie, co wy piszecie. Rozmawiałeś o mnie i o Xayo, ale i tak po znajdzie się parę osób, którzy cisną disa na czacie. Zawsze mnie to śmieszy, że nieważne o kim jest mowa, rykoszet poleci zawsze w zieloną stronę mocy. To jest zabawne i zawsze mnie to śmieszy. Słowem końcowym. Mam nadzieję, że wyczerpałem wasze zapotrzebowanie na to z Marcinem i tak dalej. Bo ja już to mówiłem kiedyś, ale wiecie, ja nie jestem jakoś popularny i tak dalej, także wiadomo, że jak Marcin powie albo pokaże mnie w filmie, to od razu jest wrzawa i mi ludzie szoty wysyłają. Ale to nie potrzeba, nie denerwujcie się. To jest po prostu, wiesz, internet. A Jot The Prank mieliśmy obejrzeć. O, nową dziewczynę ma ten patus? Ty, poczekaj. Ja pierdzielę, jak to się nazywa? Jessica? Ulala. Czy inaczej? Ketsy, jak się nazywa ta dziewczyna Sebastiana? Wiesz, Seby. A, Karyna! Ale pasuje! Ale 100%. Agnes, na jednym zdjęciu na miejscu widać ci szuka. Ten zegarek na ręku z rynku. Podniesiłeś się? Zwoliłeś sobie? No, ucyka? Nie wiem. Lepsza niż Marlenka? Powiem ci tak. No, ciężko to oceniać. Ale ta chociaż trzeźwa. Freeze, no tak, mówiłem. JD Prank na disie. Był wściekły. Czemu jest ten trend z tym pisaniem w tych gwiazdkach jakichś emocji? Jak mnie irytuje ten pieprzony trend. Szczerze martwię się, że po tym odcinku stracę przyjaciela, no ale czego się nie robi dla widzów? Przyjaciel. Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Freeze, to jest kolejny odcinek. Dzisiaj, tak jak możecie się domyśleć, po tytule robimy coś dziwnego, mordo. Na tym kanale są same dziwne rzeczy i same hardcore. Ty, ale plus tego Freeza jest taki, że gościu myśli. Bo zobacz, zamiast montować odcinek i za każdym razem przybliżać swoją twarz, on łapie za każdym razem za obiektyw i sobie przybliża. Także mniej pracy w postprodukcji. Chłop myśli, szanuję go za to. 4 IQ więcej niż przeciętny youtuber, pokczam. Totalnie randomowo zebrała się ekipa, chcąca, że tak powiem, rozpowszechniać JD. No, chyba nie było trudno. Ha, beka. Norbi ma teraz 18 minuta gry, więc w sumie może się okazać, że jeszcze poczekamy 10 minut. Ja tu piszę z Hanysem. Ale jaki miły, poczekał dopiero aż skończył grę i dopiero wtedy zaczął krzyczeć JD pod oknem. Bardzo miły i kulturalny chłopak z tego Freeza. Ty megafonie wzięli. To nie tak, że nie dadzą mnie, bo ja po prostu nawet nie walczę. Ty, ale wygląda w sumie, w tym szocie wyglądało, jakby Diz o tym wiedział, czy mi się wydaje. Taka dziwna reakcja była, zobacz. Dobra. Chodzi jak papież na balkon. Witajcie. Tak powinien wyjść. W białym tym na sobie. Opa, tutaj kto wyszedł? Też jakiś chłop. Też krzyczy JD, wkręcił się. Będzie ich lał? Norbi! 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 Zostałeś sprankowany! Legit. Nie no, w sumie po tej reakcji coraz bardziej nie wierzę w tą prawdziwość. W sumie mógł jeszcze, zamiast po prostu powiedzieć haha, disu, to żart, to mógł jeszcze jajkiem mu walnąć w plecy na przykład albo w tył głowy. Tak o. Żeby jeszcze więcej łapek w górę było pod filmem. Nikt tego nie przeczyta, zwaliłem se pensetą. Pensetą. Mam nadzieję, że wziąłeś tą, co siostra używa normalnie na co dzień, bo wiesz, taki fetyszyk, nie?
Wiesz co, dzimarda, ty? Patrzcie, jest takie zdjęcie ogólnie na tym keczupie, nie? Widzicie? I tu jest takim małym druczkiem napis: zdjęcie symboliczne. To jest, wiesz, takie pamiątkowe zdjęcie. Jak sobie robisz na Jasnej Górze zdjęcie z obrazem, to też jest takie, wiesz. Ale nie, to jest jak dajesz na ofiarę symboliczną złotówkę. To jest symboliczne pomidory na ofiarę, żeby ketchup zrobić. Ty, nigdy jeszcze nie widziałem takiego napisu. Ty, poczekaj, przyjrzyj. Zdjęcie symboliczne, tak. No niestety, panie pomidorze, ale zostałeś złożony w ofierze, żeby mógł opieprzyć tą cudowną zapiekankę z ketchupem, a nie bez. 67% koncentrat pomidorowy, co odpowiada 185 gram pomidorów na 100 gram ketchupu. Kozak, ty. Ale upchnęli te pomidory. Naprawdę ładnie. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabija łypę.